Cześć wszystkim, z tej strony Serabi. Słuchajcie, skończyła mi się kawa, więc to jest chyba najlepszy znak, że pora by było wreszcie zacząć nagrywać. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, no planowałam wrzucić film w środę, ale w międzyczasie się trochę rozłożyłam, więc wszelkie moje plany związane z nagrywaniem poszły w zasadzie do piachu. No i wracamy do po prostu standardowego wrzucania w soboty. Co tam dalej wyjdzie, to zobaczymy. Jak będę miała jakieś dodatkowe materiały na środę, to będę wrzucać, jak nie, to wyjdzie w praniu, słuchajcie, po prostu. No i jakoś to będzie. Moi drodzy, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, na dzisiaj mam, wydaje mi się, całkiem ciekawy temat, bo wspominałam wam już parę razy, że planuję zacząć robić taką serię, powiedzmy, podstaw rysunkowych, takie bardziej merytoryczne, tutorialowe materiały. Natomiast no, zbieram się do tego jak sójka za morza, więc w końcu mi to wyjdzie, ale jest jeszcze jedna kwestia, którą bym chciała poruszyć i wydaje mi się, że może ona też być dosyć ciekawa. Często się spotykam z pytaniem na zasadzie, jak na przykład koloruję, albo jak cieniuję, albo co tam uskuteczniam, w jaki sposób, powiedzmy, robię poszczególne elementy. I stwierdziłam, że może zamiast próbować do wszystkiego podchodzić obiektywnie na zasadzie okej, dobra, to zamiast powiedzieć, jak ja koloruję, to dam wam sklejkę z teorii kolorów. No, to też planuję zrobić, ale chciałabym się do tego odnieść trochę inaczej. To mogłabym nagrać taki bardziej, powiedzmy, subiektywny materiał, w którym właśnie faktycznie opisuję, jak ja podchodzę do niektórych rzeczy i jak ja rozwiązuję różne problemy rysunkowe. To będzie, jak mówię, bardzo subiektywny materiał. I nie gwarantuję, że wszystkie, powiedzmy, techniki są jakieś uniwersalne, czy też będą korzystne do zaimplementowania. Ale z racji, że pojawiają się takie pytania, to uznałam, że warto na nie odpowiedzieć, bo czemu nie? I możliwe, teraz ktoś z tego coś ciekawego wyciągnie, także zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, zastanawiałam się jeszcze, jak do tego podejść, bo wiecie, ja generalnie mam w zasadzie teraz takie trzy główne sposoby rysowania. Mam tak naprawdę ten taki styl lineartowy, który jest do moich grafik postaci, do refek itd., itd. Mam ten taki mieszany, czyli coś, co widzieliście chociażby na przedostatnim filmie, czyli biorę ten lineart i zamieniam go w coś troszkę bardziej paintingowego, ale też nie do końca. No i mam ten taki główny paintingowy styl do największych ilustracji, tak jak widzicie tutaj. Więc uznałam, że skupię się na tym trzecim, bo on jest, wydaje mi się, taki najbardziej kompleksowy i jest w nim najwięcej do powiedzenia, jeżeli mogę to tak nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, jeżeli byście bardzo chcieli, no to mogę też nagrać do tego osobny film, ale nie jestem pewna, czy to wymaga takiego komentarza, po prostu dajcie znać. Każdy prawidłowy rysunek zaczyna się od szkicu. I tutaj bym chciała od razu zdementować jedną rzecz, która wydaje mi się, że dosyć błędnie krąży w świadomości niektórych osób, bo spotkałam się z wieloma przypadkami, gdzie osoby bawiące się w ten taki bardziej, już powiedzmy w cudzysłowie, paintingowy styl, czyli bez lineartu, gdzie praktycznie gramy już samym kolorem i plamą barwną, jest sporo osób, które uważają, że w takim przypadku, a dobra, pal licho ze szkicem, to już wyjdzie na etapie kolorowania. I wydaje mi się, że to jest błąd do pewnego stopnia. To też do pewnego stopnia też zależy, ale chodzi mi o to, że dobry szkic, dobra podstawa do rysunku, taki szkic, na którym już, powiedzmy, widać bryły, który pozwala nam zarysować mniej więcej poszczególne obiekty w przestrzeni, który daje nam dobry pogląd na to, jak ta scena przestrzennie wygląda i jaka jest bryła poszczególnych obiektów, pozwala bardzo dobrze ogarnąć później oświetlenie i cieniowanie. No bo co z tego, że potrafimy świetnie dobrać kolory, co z tego, że potrafimy zrobić genialną grę świateł, jeżeli nie potrafimy dobrze umieścić tych świateł i tych kolorów w taki sposób, żeby to wyglądało jak namacalna, spójna bryła i nie było wszystko krzywe. Dlatego wydaje mi się, że szkic to jest właśnie dobry etap, żeby się upewnić, że coś takiego nie nastąpi. I jasne, są pewne elementy, czy są po prostu ludzie z odpowiednim doświadczeniem, żeby ten etap sobie uprościć, ominąć, nawet potraktować po macoszemu. Nawet na dzisiejszej pracy możecie zobaczyć, że najwięcej pracy włożyłam w
naszkicowanie sobie myszki, bo to jest najbardziej, że tak powiem, skomplikowany i złożony element tej ilustracji, ale chociażby już taka truskawka czy ten wazonik w tle dostał trochę mniej atencji na etapie szkicu. To dlatego, że jakby faktycznie zdaję sobie sprawę, że takie elementy jestem w stanie zrobić dobrze już na etapie kolorowania. Natomiast warto mimo wszystko, nawet jeżeli nie będziemy robić jakiegoś super szczegółowego, super złożonego szkicu, to warto pamiętać o tym, że on też jest ważny i może nam po prostu ułatwić do pewnego stopnia życia. Jeżeli chodzi o szkic, to ja korzystam z Design Pencil, to jest basicowy brush do Clip Studio Paint. Ogólnie będę korzystać z terminologii z tego programu, bo jakby z niego korzystam na co dzień, a stwierdziłam, że przy okazji prewencyjnie odpowiem na wszystkie pytania takie czysto techniczne, które mogłyby się pojawić w komentarzach. Także Design Pencil, akurat w tej ilustracji tak naprawdę wykorzystywałam go do wszystkiego, ale jeżeli chodzi o moje brusze, to z takich, których używam ogólnie rzecz biorąc do paintingowych prac, bardzo często jeszcze używam serii Imber od Daub Brushes i płaskich olejnych z darmowego setu photoshopowych brushy Ahmeda Aldori. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio Clip wprowadził opcję, że można importować brushy z Photoshopa, więc to jest spoko opcja. Oba linki do obu setów Wam podlinkuję w opisie, więc jakbyście byli bardzo zaciekawieni, to możecie sobie zerknąć. Jak mówię, te drugie są darmowe, a Dove Brushes, o ile pamiętam, tam po parę dolców były sprzedawane sety. Szczerze ciężko mi stwierdzić w tym momencie, ale zobaczycie po prostu na stronie. To, co łączy wszystkie brusze, z których korzystam, to fakt, że nie są one okrągłe. Bardzo lubię, kiedy brush ma jakąś teksturkę, ma jakiś kształt, z którym mogę popracować. Plus jestem osobą, która jest strasznie wybredna, jeżeli chodzi o fizykę brushy. Lubię takie, które pozwalają mi robić dosyć delikatne warstwy koloru i to jest mocno związane z techniką, z jakiej korzystam już przy samym kolorowaniu, ale o tym powiedzmy, że powiem za chwilę. Jak mam już przygotowany szkic, szkic sobie ustawiam na Multiply. To jest tryb warstwy, który sprawia, że przyciemnia wszystko, co jest pod spodem, może nazwijmy to tak. Czyli nawet jeżeli sobie ustawię dosyć jasny szkic, to nie muszę się potem przejmować, że na przykład będzie za jasny i nie będzie go widać, bo po prostu będzie o te ileś tam tonów ciemniejszy niż to, co jest pod spodem. W ten sposób cały czas go widzę i jakby pozwala mi dobrze nałożyć kolorki. Jeżeli chodzi o dobór kolorów, to na ogół zaczynam już ilustrację z jakąś koncepcją i jakie chcę mieć te kolory. Na ogół staram się wybrać 2 do 3 jakby kolorów przewodnich i te na ogół zostają najbardziej nasycone i najbardziej wybijające się. O co ogólnie chodzi z tym dobieraniem kolorów? Bo wiecie, gdyby tak wziąć sobie czerwony, zielony, niebieski, fioletowy itd. itd. i wszystkie dać mocne, nasycone, takie rażące powiedzmy po gałach, to by się strasznie, ale okropnie by się po prostu gryzło. Dlatego też jakby staram się dobierać to w taki sposób, że wybieram sobie właśnie 1 czy tam 2 kolory, które fajnie ze sobą grają i robię je trochę bardziej nasycone. Natomiast całą resztę, no bo nie można całości ograć tak naprawdę na 2 kolorach. Znaczy, można, ale to nie jest styl, który ja celuję, tak? To jakby z kolorami można praktycznie zrobić wszystko, jak się to dobrze robi, ale mówimy o moim podejściu dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo subiektywny opis. Także no, jakby pozostałe kolory, bo tam są jakieś brązy, jakieś żółcie, gdzieś tam chciałam na przykład zrobić niebieski, co nie? No bo technicznie rzecz biorąc, gdybym szła takim bardzo prostym założeniem, okej, tam jest szkło jest niebieskie, walnę sobie niebieski, to by nie wyglądało za dobrze, bo jak mówię, by się strasznie gryzło. Zamiast tego wzięłam sobie taki prawie że szary, bardzo delikatny coś w rodzaju fioletu. I to jest o tyle fajne, że jeżeli pójdziemy sobie, na przykład mamy mocno nasycony czerwony i zrobimy sobie taki bardzo delikatny, szarawy wręcz kolorek, to z racji tego, że on stoi w kontraście z nasyconym czerwonym, będzie się wydawał o wiele bardziej niebieskawy. To jest taka śmieszna iluzja i powiedzmy taka moja mała wklejka z teorii koloru. Ale ogólnie chodzi o to, żeby nie dawać wszystkich kolorów takich strasznie
wybijających się, tylko postarać się jakby zbudować jakąś harmonię tych kolorów. Co jeszcze? Na co jeszcze zwracam uwagę? Na pewno zwracam uwagę na to, na jakie elementy chcę jakby zwrócić uwagę odbiorcy, gdzie powiedzmy chcę, żeby wędrował wzrok widza. Dlatego chociażby takie kolorki jak bardzo, bardzo, bardzo jasny żółty, bardzo, bardzo jasne refleksy, albo w ogóle biały, z białego się w ogóle staram nie korzystać, ale już mówię o takich skrajnych przypadkach, to zostawiam na te elementy, które są w największym świetle i które jakby mają przyciągać najwięcej uwagi. W moim przypadku na ogół są to twarze postaci, bo jakoś, nie wiem, na ogół z nich robię element główny całej kompozycji. To jakoś mi to naturalnie wychodzi i wydaje mi się, że tak jest w większości ilustracji, ale powiedzmy, można też chcieć przykuć uwagę do czegoś innego, prawda? Jakby to nie jest jakaś nie wiadomo jak konkretna zasada. Ale ogólnie rzecz biorąc, tam gdzie ma się dziać najwięcej, tam gdzie ma być najbardziej skupiona uwaga widza, tam na ogół właśnie staram się zrobić to w ten sposób, żeby był największy kontrast, najbardziej to wszystko dokładnie wymuskane, zarysowane, no i faktycznie, żeby się najbardziej to kolorystycznie wybijało. Elementy tła, czyli powiedzmy takie rzeczy jak tam ta firanka z tyłu i tak dalej, zauważycie, że tam jest znacznie mniejszy kontrast, kolory są trochę bardziej sprane, jeżeli można to tak nazwać, i to właśnie służy temu, żeby ta zasłona, która tak naprawdę tam jest tylko po to, żeby zapchała jakby tą przestrzeń, żeby nie przyciągała jakiejś nie wiadomo jakiej niepotrzebnej uwagi. Na tym etapie też zastanawiam się, co zrobić, żeby jakby całe pomieszczenie, czy tam kompozycja miały ręce i nogi, i staram się ogólnie to robić w taki sposób, żeby nie zapchać tej ilustracji nie wiadomo jak. No bo szczegóły są fajne, szczegóły są świetne, ale jeżeli napchamy na całą ilustrację regularnie poustawianą masę szczegółów, to nie wyjdzie dobrze. Dlatego też na przykład takie rzeczy jak te truskawki czy czekoladki są ułożone koło siebie, a nie na przykład w jakimś równym odstępie. Dlatego, żeby między tym a innymi elementami była po prostu pusta podłoga, która sprawi, że to wszystko będzie bardziej czytelne i nie będzie po prostu tak strasznie zapchane. To już w zasadzie powinnam trochę powiedzieć na etapie szkicu, ale ja generalnie i szkic i ustawienie kolorów traktuję jako takie etapy powiedzmy bardziej przygotowane. Teraz tak, kwestia cieniowania. Jeżeli chodzi o cieniowanie, to ja mam obecnie taką metodę, ona może nie jest szczególnie dobra, ale jak na razie się dla mnie sprawdza. I w zasadzie trochę ją przyniosłam z tego stylu takiego bardziej komiksowego. Nakładam bardzo dużo warstw z trybem Linear Light. To jest generalnie taki tryb warstwy, który może rozjaśnić, ale może też przyciemnić dany obszar w zależności od tego, jaki kolor sobie dobierzemy, czy on będzie jasny czy ciemny. I ogólnie rzecz biorąc, to pomaga mi w ten sposób, że powiedzmy mogę sobie też wzmocnić niektóre kolory, bo dzięki temu się te kolory robią dosyć nasycone tak naprawdę, więc staram się z tego korzystać dosyć oszczędnie i na przykład, powiedzmy, biorę sobie warstwę cienia, biorę sobie jakiś taki delikatny niebieski, bo jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić, to cieniować na szaro. W sensie, jasne, da się zrealizować ilustrację nawet czarno-białą, albo w komiksowym stylu są chociażby cienie, które są częścią czarnego lineartu, ale taka bardzo, powiedzmy, basicowa zasada to jest, jeżeli dobierasz sobie kolor do cieniowania, to niech nie będzie to szary. Więc ja na ogół wybieram albo jakiś taki delikatny brązik, albo jakiś fiolecik, albo jakiś jasny niebieski. To zależy od ilustracji, się eksperymentuje, co pasuje. Gdybym chciała zrobić coś takiego mrocznego, wiecie, z zielonym światem, to pewnie bym wybrała coś jeszcze innego. Ale na ogół robię dosyć neutralne oświetlenie. Muszę trochę z nim poeksperymentować, bo wydaje mi się, że to jest teraz taki mój trochę comfort zone. W każdym razie wybieram sobie jakiś taki niezbyt nasycony, przyciemniony niebieski i nakładam na całość, bo mi się o wiele lepiej pracuje od cienia do oświetlenia, że tak to ujmę. Chodzi o to, że można cieniować na dwa sposoby, prawda? Albo idziemy od jasnego i zarysowujemy cień, albo zacieniowujemy całość i wymazujemy cień tam, gdzie pada światło. Dla mnie druga metoda jest bardziej intuicyjna, bo pozwala mi myśleć faktycznie o wszystkich płaszczyznach, do których to światło dociera. Plus oczywiście jeszcze używam airbrusha, żeby wymazać
trochę większy obszar tego cienia tam, gdzie po prostu z tej strony, z której pada światło. No i dzięki temu jakby to w tym, na tym etapie bardzo właśnie pomaga szkic, bo dzięki szkicowi dokładnie wiem, gdzie to światło powinno padać, a gdzie nie. No i zasadniczo po prostu wymazuję tam, gdzie element jest do pewnego stopnia oświetlony. Ten etap to jest sporo eksperymentowania. Dlaczego? Bo ja to traktuję trochę jako takie zrobienie sobie podmalówki. Czyli chcę nałożyć więcej kolorów, chcę sobie coś przyciemnić, chcę sobie coś rozjaśnić. Myślę też o innych źródłach oświetlenia, dlatego chociażby zobaczycie, że nakładam taki jaśniutki niebieski z drugiej strony postaci, nie z tej, z której jest okno. To są rzeczy, które pomagają też trochę uwypuklić to wszystko, tylko oczywiście też oszczędnie, żeby nagle się nie zrobiło tak, że postać jest oświetlona nie wiadomo jak z każdej strony. A ogólnie chodzi o to, że staram się właśnie za pomocą różnych trybów warstw, różnych eksperymentów z kolorami itd. itd. Zrobić sobie taką dobrą bazę, żeby jak zmrużę oczy, to żeby to wyglądało już jak te kolory, ten rysunek, który chcę uzyskać. Może postaram się to wytłumaczyć tak. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ później, jak już mam to wszystko przygotowane i mam mniej więcej rozgarnięte, co gdzie ma być, ja się też nie staram, żeby to było jakoś perfekcyjnie wyrównane. Tak możecie zauważyć, że na przykład te moje cienie i niecienie wyjeżdżają poza szkic. A to dlatego, że ja później scalam te wszystkie warstwy i je rozmazuję. Dlaczego je rozmazuję? Głównie dlatego, że wcześniej pracowałam właśnie w ten sposób, tylko nie rozmazywałam i od razu pracowałam dalej paintingowo nad szkicem. Problem był taki, że strasznie dużo czasu wtedy zajmowało mi chociażby wyczyszczanie tego szkicu i usuwanie tak naprawdę przypadkowych szczegółów, które tam powstały tylko dlatego, że gdzieś mi się maźnęła kreseczka. A dzięki temu, że to wszystko rozmazuję, pozwala mi to znacznie bardziej skupić się na tym, co faktycznie chcę, żeby było szczegółowe, co chcę, żeby miało większą fakturę i ogólnie rzecz biorąc było dopracowane. A co tak naprawdę w zasadzie nie musi być i nawet jeżeli zostanie rozmazane, to będzie to całkiem okej wyglądać. Dlatego też to jest ten etap, który ja nazywam po prostu już ręcznym wyostrzaniem wszystkiego. Zaczynam na ogół właśnie od twarzy postaci, bo to jest element, na którym na ogół chcę skupić najwięcej uwagi i na którym chcę spędzić najwięcej czasu. I dzięki temu mam pewien punkt odniesienia tego, jak bardzo szczegółową chcę mieć ilustrację. No bo wiecie, chociażby weźmy sobie kontrast między twarzą, czy tam główką postaci, a tą zasłoną z tyłu, prawda? Gdybym zaczęła od zasłony i zaczęła kreseczka po kreseczce dopracowywać fakturę materiału tej zasłony, to a, że prawdopodobnie nie wyglądałoby to za dobrze, b, że skoro to jest w tle i nie ma przykuwać aż tak wiele uwagi, no to w takim razie jak bardzo szczegółowo muszę chociażby taką twarz wyrenderować. No wiecie, potrzebny jest mi jakiś punkt odniesienia, żebym wiedziała, co mogę zostawić właśnie na takim etapie, że to nie musi być aż tak wyostrzone, że tak to ujmę, a co faktycznie warto jakby dopracować, tak? Dlatego zaczynam na ogół od większych rozmiarów braszy, bo dzięki temu jestem sobie w stanie mniej więcej właśnie zarysować gdzieś tam jeszcze jakiś cień, dopracować itd. itd. Bo jednym z największych błędów, jakie faktycznie można zrobić, to jest ogólnie rzecz biorąc zacząć od zbyt małego brasza i potem każde takie gryzące się maźnięcie widać docelowo i to nie jest odpowiednio, na przykład wiecie, jakby kwestia jest taka, mamy coś w świetle, mamy ostre światło, super, fajnie, tam można użyć małego brasza, dopracować szczegóły, szczególiki, fajnie. Ale powiedzmy, że coś jest w cieniu, mamy delikatnie zakrzywioną powierzchnię i nagle korzystamy z małego brasza, który się jakoś jak dziwnie krzyżuje i takie maziaje z tego wychodzą, to nie wygląda za dobrze. Tam lepiej jest wziąć większy brasz, zrobić delikatne przejście kolorystyczne i w ten sposób a, ułatwiamy sobie życie, bo to nie zajmuje tak dużo czasu i b, wygląda lepiej. Więc jakby z takim mindsetem staram się podchodzić do wszystkiego, co mam na ilustracji i ogólnie rzecz biorąc to jest takie, powiedzmy w cudzysłowie, moje rozwiązywanie problemów. Czyli patrzę na tą rozmazaną podstawę, no i się zastanawiam, okej, dobra, czy to muszę wyostrzyć, gdzie tutaj dać detale, żeby
tak naprawdę jak najmniej się narobić, bo ja wiem, że to brzmi źle, ale jak najmniej się narobić oznacza, że praca jest prostsza, a mniej znaczy więcej w tym przypadku, bo jeżeli nie dodajemy niepotrzebnego tak naprawdę zaśmiecenia pracy kreskami, to jest o wiele lżejsza dla odbiorcy, dla oka. Przynajmniej powiedzmy taką filozofię ja stosuję. I dlatego chociażby wiem, że takie okularki muszę wyostrzyć, no bo mimo wszystko no one się nie mogą rozmazywać. To jest twardy, pojedynczy ten, pojedyncza ramka obiektu, tak? Ale chociażby nie odczuwam mentalnej potrzeby maziania kreseczka po kreseczce całego futerka myszki, tak? Wystarczy, że tam, gdzie jest najwięcej światła, gdzie jest największy kontrast i najbardziej będzie to widoczne, zrobię odpowiedni brushwork, żeby faktycznie zaznaczyć, że ona jest puchata. A tam, gdzie te przejścia cieniowe są delikatniejsze, tam, gdzie w ogóle mniej światła pada, tam wystarczy, że skorzystam z większego brusha i spróbuję zrobić tylko taką iluzję futerka, nie? Jasne, gdybym chciała to robić hiperrealistycznie, no to musiałabym przyjąć inne podejście, ale jak już parę razy wspomniałam, mówimy o moim stylu, więc jakby taką filozofię stosuję. Jak już mam wszystko porobione, no to dodaję jeszcze takie pojedyncze detale, także wiecie, te największe rozjaśnienia, jeżeli skorzystam z białego, to dopiero wtedy, na samym końcu się staram. Zastanawiam się jeszcze, czy gdzieś dodać jakiś cień, czy dodać jakieś dodatkowe efekty itd., itd. No i na koniec jeszcze korzystam z różnego rodzaju filtrów, bo czasami jest tak, że na przykład warto sobie jeszcze troszeczkę podkręcić kontrast albo troszeczkę podkręcić balans kolorów, tylko też nie można przesadzić, bo jak przegniemy w drugą stronę, to w zasadzie zniszczymy całą robotę, więc po prostu trochę kombinowania z filtrami, trochę kombinowania z różnymi efektami. Jeszcze czasami przejeżdżam warstwą w trybie Linear Light, i jakby zastanawiam się, czy jeszcze coś tam dodać, czy tyle. Bardzo ważna rzecz to jest wiedzieć, kiedy skończyć pracować nad pracą, żeby nie przegiąć. Bo jak mówię, jeżeli będziemy robić każdą kreseczkę, to w zasadzie jasne są style, w których to zadziała i w których o to chodzi. Ale nawet w takich stylach autor wie na ogół, gdzie zostawić tam, gdzie zostawić elementy puste, żeby jakby oko odbiorcy miało gdzie odpocząć. Według tej samej filozofii jakby dobrze jest wiedzieć, kiedy stwierdzić, że dobra, okej, kończę pracę nad tym, bo już jest na takim poziomie, że jak dodam więcej, to będzie przegięcie pały. Dzięki temu, że właśnie rozmywam pracę, to jest też taka kwestia, że mam całkiem dobry wyznacznik tego, kiedy to jest skończone, bo na ogół pracę uznaję za skończoną wtedy, kiedy zrobiłam już wszystkie szczegóły, które chciałam zrobić, kiedy te elementy, które mają przykuwać uwagę, przykuwają uwagę, ale w żadnym elemencie całej ilustracji nie widać, że to było rozmazywane i nie widać żadnych takich dziwnych, brzydkich artefaktów, tylko wszystko wygląda na dopracowane i celowe, tak? Bo tu też nie chodzi o to, żeby zostawić wszystko rozmyte, bo to nie będzie wyglądać dobrze, tylko właśnie trzeba znaleźć ten balans między tym, co ma więcej detali i więcej szczegółów i więcej kontrastu, a tym, co można powiedzmy zostawić luźną plamą barwną, prawda? Dlatego w ten sposób mniej więcej staram się pracować. I mniej więcej jest to całkiem dobry wyznacznik faktycznie, kiedy jest dobry moment, żeby skończyć pracę. Także no, moi drodzy, słuchajcie, z mojego dzisiejszego wywodu no to będzie chyba na tyle. Zdaje mi się, że omówiłam wszystkie etapy. Jeżeli nie znam wszystkich własnych etapów rysowania, to co ze mnie za rysownik. Ale no, ogólnie rzecz biorąc, jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania, no to postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Jeżeli faktycznie chcielibyście, żebym też w podobny sposób omówiła inne moje style rysowania, to jasne, czemu nie, można to też spróbować zrobić. Natomiast no, dzisiaj by to już było na tyle, tak myślę. Także ja Was będę zostawiać z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i pa pa! Fochy strojaki jest poczta do odebrania. Dobra, zobaczymy. Dzisiejsze wyzwanie tygodnia brzmi: szczepka w czapce przeciwdeszczowej i z parasolem.
Także ten, jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na serialistudio.wyzwanie@gmail.com albo na nasz serwer Discord, do którego link macie tam w opisie. I zadowolona z siebie jesteś? Odwagam sobie całą robotę. Ja stąd spadam.